Oszczędzać wodę można nie tylko z powodów ekologicznych. Coraz ważniejsze stają się te ekonomiczne. Od soboty mieszkańcy Sosnowca zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Ja mało wody używam, ale później to wychodzi na rachunkach dużo więcej. Nie chodzi o to, czy 2 zł, czy 20 groszy. Jak jest więcej, to zawsze będzie... Raczej mało kto jest zadowolony z tego typu. Wszystko jest dużo, bo przychodzą podwyżki, no ale co można zrobić? No? Sytuacja jest taka, jaka jest i nie pójdę przecież do spółdzielni się wykłócać. Podwyżki to nie decyzja spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Nowe stawki wprowadziły sosnowieckie wodociągi. Od jutra mieszkańcy zapłacą za 1 metr sześcienny wody 7 zł i 10 groszy, a za ścieki 8 zł i 95 groszy. To więcej łącznie o 1 zł i 27 groszy. W dużej mierze cena wynika z ceny proponowanej przez GPW. Wzrost cen prądu, bo przecież tą wodę trzeba do mieszkańców przesłać przy pomocy różnego rodzaju pomp, które właśnie zużywają prąd. Koszty pracownicze, to wszystko sprawia, że te ceny muszą się zmienić. I nie tylko w Sosnowcu, bo 11 lutego podwyżki cen za wodę i odprowadzenie ścieków dotknęły również mieszkańców Rudy Śląskiej. Teraz w mieście za metr sześcienny wody płaci się 6 zł i 97 groszy brutto, a za metr sześcienny ścieków 11 zł i 29 groszy. Podobnie jak w Sosnowcu, również i w Rudzie podwyżka tłumaczona jest wzrostem kosztów niezależnych od wodociągowej spółki. Nowa taryfa została zatwierdzona przez państwowego regulatora, jakim są Wody Polskie. Została podzielona na 3 roczne okresy, więc mamy 3-letnią taryfę. Kolejna podwyżka cen w Rudzie Śląskiej nastąpi 10 lutego 2024 roku, a kolejna rok później.